Tajlandia. 8:15. Tuż przed porą deszczową. To był i miał być bardzo spokojny dzień. Stanisław nie wiedział, czego czeka. Czekała go walka. Prawie o życie. Na początku wędka taka średnia. Mówię, spróbuję. Rzuciłem sobie raz, rzuciłem sobie drugi raz. Wszystko wydawało się bardzo dobrze. Sytuacja nie była jakaś tragiczna, nic się nie działo. Żadnych informacji nie miałem. Mówię, łowię ryby. No to zacząłem łowić. Pierwszy to mały, w zasadzie taka niewielka barakuda. I tutaj wszystko pasuje. Jest niewielki, wędka odpowiednia. Barakuda nie miała nic do powiedzenia. Szła jak burza! Po burzy. Następnie druga rybka. Też okazuje się nic wielkiego. Stasiek spokojnie ją na wędkę i zaczyna holować. Fakt, że ta ciutek chyba mocniej walczy jak tamta, ale ona by ciutek większa. Kątem oka zauważam w wodzie bardzo duże rekiny. Stałem po kostki w wodzie. Zacząłem się zastanawiać, a jak mi uwalą nogi? Byłem czujny. Byłem niespokojny. To być trochę większa ryba. Dlatego walka ciutek na tą wędkę trwała dłużej. A ja myślę o tych rekinach. Boże, jak mi lewą nogę zeżrą. Zaczynam uważać, chociaż ciągle stoję w wodzie. Biorę mojego delikatnego castinga. To jest zarejestrowana cała walka od początku do końca. Było ostro. Ryba na wędce. Na razie nie wiem, co jest grane. Nie wiem, jakie jest wielkości. Nie wiem wiele nic. Wiem tylko tyle. Coś się wydarzyło w grze. Wiem, że coś jest, co może się spodobać i Staśkowi, i wielu wędkarzom. Do tego dojdziemy. Na razie. Walka. Stoję na wodzie. Myślę o tych rekinach, które pływają w tej wodzie. Myślę, a jak jeszcze prawą nogę mi uwalą. Cholera jasna. Będzie ciężko. Kupię sobie metalową. Ale stoję i walczę. Mówię. To przygoda. Spójrzcie na potencjometr. Ryzykuję do granic możliwości. Widzę, że innej opcji nie ma. Ryba tak ucieka, że nie mam nic do powiedzenia. Żyłki mam niewiele. Muszę kombinować. Zacisk, nie zacisk. Tu przyholować, tam rybę zamknąć, żeby przestała uciekać. Inaczej nie mam najmniejszych szans. Stasiek, jak na egzaminie z matematyki. Kombinuje, liczy i stara się wygrać z rybą. To łatwe nie jest. Widzę. Doskonale widzę, że ryba wygrywa. Ciągle myślę też o tym rekinie, którego widziałem w wodzie, który mówi, może mi dwie nogi. Ostatnio oglądałem pewien film z pewną aktorką. Bardzo dobrą. Grała też dziewczynę Bonda. Ona walczyła z rekinem. Widziałem, jak to wygląda. Wiem, że to jest straszne. A szczególnie żarłacz biały. Tygrysi też jest ostry. W ogóle rekin. Ale walczę. Mówię, pal go licho. Najwyżej będę stał bez nóg, ale będę walczył z rybą. Ryba ważniejsza.
A co mnie rekin? Później nogi dokleję. I ciągle walczę. Walka trwa. Koło mnie widzę kątem oka, że coś jest. Mówię, cholera, jak ja nie wlazłem dalej, to co on przyszedł do mnie? Mówię, przecież to nie da rady tak żyć. Tajlandia, styczeń, rok 2023, takie numery. Tuż przed porą deszczową. Walka jest mocna. Robię co mogę, kombinuję na wszystkie możliwe sposoby. Ale ryba nie daje się wyrwać. Koło mnie jakaś płetwa. Jego mać. Cholera. Robi się drastycznie trudno. Jak w horrorze. Myślę o tym filmie z Holly. O tej walce z rekinami. Żarłacz biały. Może pojechać do Afryki Południowej. Może tam stoczyć walkę. Na pięści. Z żarłaczem białym. 6-metrowym, 7-metrowym. Nie wiem. Na razie myślę. Walka jest coraz mocniejsza. Ryba się nie poddaje. Wydaje się, że już ją mam. Zobaczcie, nic z tego. Odwraca się, macha ogonem i mówi: wybacz. Nie teraz. Musisz dalej walczyć. No i walczę. Robię co mogę, ale jestem zdenerwowany. Zaczynam kombinować coraz bardziej hamulcami. Tu obserwujcie dobrze, co się może wydarzyć. Ale tak powinno być. To z mojej strony. Walczę. Ryba widać, że nie jest mała. Nie jest też ogromna, ale to jest ryba dosyć spora na tą wędkę. I tak miałoby być. Tak powinno być. Tak jest w Russian Fishing, tak jest Fishing Planet. Fishing Planet ma trochę pewien taki myk. Do tego dojdziemy później. Na razie. Casting. Delikatny casting. Multiplikator w oddali widzę rekina. Oczy mam wybałuszone jak... jak stara baba cmentarna. Mówię. Boże, atakują mnie na plaży już. Robi się coraz drastyczniej. Tajlandia, styczeń. A ja ciągle walczę, nie mogę wyrwać ryby. Jest jeszcze ryzyko. Rekin może zaatakować tą rybę, którą mam na haczyku. Co wtedy? Będę walczył z nim. Zobaczcie, zestaw jest uszkodzony. Zacisnąłem go jak tylko mogłem najmocniej, bo już nie miałem wyjścia. Zacząłem kombinować, żeby jakoś go zatrzymać i pociągnąć. Co uszkodziłem? Kowrotek. Ryba w tym momencie już robi co chce. Nie mamy hamulca w kołowrotku i muszę poddać rybę. To była cała walka. Ryba na moje oko nie da rady stwierdzić, dlatego że oni mają problem ze skalowaniem, które muszą naprawić nie mogą na razie do tej pory. A tu leży, zobaczcie co, zaatakował mnie na plaży. Nie chciałem wejść głębiej do wody. Żarłacz tygrysi. Jego. On chciał mnie ugryźć w lewą nogę. Chciał wykończyć Stanisława na plaży. Zbaraniałem, spanikowałem, zrobiłem się jeszcze bardziej opalony. Mięśnie zaczęły mi drżeć. Wiedziałem, że to może być mój koniec. Weszłem do zestawu. Musiałem zobaczyć, co jest grane takiego, co się takiego wydarzyło, że tutaj padło. Szybko doszedłem, że kołowrotek i zobaczcie, napraw. Było dosyć sporo gotówki. I tak powinno być. Ale jest druga strona medalu. Twórcy przez przypadek to zrobili. Chcieli poprawić wam walkę, teraz bądźmy tak poważni, chcieli wam poprawić walkę, ale z tego co wiem, czytałem na Steamie, to jakiś jeden z pracowników z firmy, coś tamtego, i to się polepszyło, a według twórców pogorszyło. Twórcy zamierzają to naprawić, zrobią największy błąd, cofną się z powrotem do tego, co się cofnęli. W każdym razie poczekamy, zobaczymy. W tym momencie z mojej strony wygląda to tak. Walka jest tak jak w Russian Fishing 4 i Fishing Planet i tak powinno być. Dlatego twórcy powinni sobie zobaczyć te dwie gierki. Dlatego te dwie gierki free to play wiodą prym. Gry płatne nie mogą się przebić i nie przebiją się nigdy, bo twórcy wielu gier nie potrafią tego zrozumieć. Oczywiście walka nie może trwać tyle co
w Russian Fishing 4 często gęsto, bo tam po prostu gra garstka, nie chcą wejść, zaczynają nowi gracze i odchodzą, nie będą grali. Głównie chodzi o to, że faktycznie niektóre walki to długie, to może nie, tam chodzi o pieniądze, tam jest akurat księgowa i dopóki nie zmienią, to po prostu mają małe szanse, żeby nowi gracze dochodzili. Dochodzi garstka i za chwilę odchodzi. Fishing Planet to jest zupełnie inna polka, tam jest pewien myk, ale na razie zobaczcie znowu, musiałem poddać rybę i mówię, ale jazda! Mam na wędce następną, ale ona jest mała, to spokojnie wyciągnę, tam widać płetwę rekina. O co chodzi? Chodzi, teraz są Fishing 4 zestaw. Fishing Planet ma pewien myk. Tam jest, może być ryba ogromna, ale można zrobić po pierwsze zacisk, który daje około 5%. Toż kiedyś pisał, że mało. To jest sporo. Do tego jeszcze nie pęknie żyłka, ale to jest myk. Chodzi o łódkę. Fishing Planet można łódką płynąć za rybą i wyciągniemy nawet 2 tony, jakby było. Musieliby twórcy co zrobić? Podnosisz wędkę z łódki. Jest kotwica. I sprawa załatwiona. Ale to już oczywiście zależy od twórców. Tutaj walka to jest z rybą to, co być powinno. Tego tyle ludzi chce grać w Russian Fishing, ale odchodzą, jak zobaczą finanse i tyle ludzi gra w Fishing Planet. Bo mimo tego myku z tą łódką, można, wielu graczy toczy te walki, bo można toczyć te walki z rybami. Tu są teraz ogromne ryby. Macie m.in. Bieługi tonowe, macie m.in. rekiny po 800 kg. I twórcy, z tego co czytałem, chcą doprowadzić, żeby walka z tą rybą trwała około 15 minut. No i zrobił kolejny błąd. Walka z tonową białugą powinna być minimum z godzinę do 2 godzin i szansa na wyholowanie tej ryby jakieś minimum z 5 do 10%. Bo to jest tonowa białuga. Dlatego tu po zobaczeniu tego muszę wam powiedzieć, że byliśmy zszokowani ze znajomym i chciało nam się od razu grać, jak to zobaczyliśmy. Bo tutaj nie miałem żadnej frajdy grania w tą grę, chociaż ona mi się podobała w pewnym sensie, dlatego że rybę wyciągałem jak śledzia. I teraz o to chodzi, że ta frajda została mi dana. Kwestia jest taka, czy twórcy zrobią tą frajdę, czy nie. W wędkarzu jest wiele byków też, ale jest walka. Bierzemy sobie delikatny zestaw i możemy toczyć gigantyczną walkę, ale nawet na najmocniejszy zestaw tam mamy walkę, ten kołowrotek pracuje, to wszystko pracuje. To tak ma być. Też tam jest niedorobione i też twórcy nie potrafią tego dorobić, bo to są gry płatne. W grach płatnych cały czas twórcy się motają, nie potrafią tego dorobić. Dobry przykład, Fishing Sim World, The Catch. Mają wiele plusów i do tych gier się wraca, dlatego że chcemy dla relaksu połowić ryby, a nie tyrać. Ale niestety, nie mają dorobionego tego i wszyscy co grają, to wiedzą, że wyciągamy śledzie po prostu z wody. Teraz wszystko zależy od tego, co twórcy zrobią. Moim zdaniem ryba tonowa, taka typu jak białuga czy rekin 800 kg, walka minimum od godziny, minimum wzwyż i tu szansa na wyholowanie tej ryby musi być bardzo mała. Tutaj macie kolejną walkę, którą Stasiek stoczył cało, dechy do dechy. Do niej zaraz dojdziemy. Wędka najmocniejsza, jaką mam. Oczywiście to jest do dopracowania. Tutaj trzeba dopracować jeszcze, jakby twórcy zdecydowali się zostawić tą pełną walkę, żeby ją dopasować, żeby ta ryba odpowiednio się męczyła. Następna sprawa, dany gatunek, żeby umiejętnie uciekał, bo różne gatunki różnie uciekają. To nie jest tak, że ryba tak samo idzie jak kłoda. Ale to są oczywiście sprawy do dopracowania, to jest gierka jeszcze we wczesnym dostępie. Ale jeżeli chcą zaistnieć, żeby ktokolwiek dalej w to grał i nie pograli chwilę i wracali do Russian Fishing 4 i do Fishing Planet, to można sobie gdybać, gadać, nic to nie zmieni, jeżeli nie będą chcieli zrobić walki. Ja tutaj bym proponował zobaczyć sobie, jak wyglądają walki w tamtych dwóch grach i wtedy dopiero można rozmawiać, co dalej. Tutaj walka została zwiększona i coś się zwiększyło przez przypadek. Tak z tego, co wyczytałem. I to jest coś, co się wydarzyło i powinno pokazać, jak to powinno wyglądać. Oczywiście, jak mówię, to dopracowanie. Tutaj oczywiście następnym bugiem jest skalowanie ryby, która jest mała w wodzie, na wierzchu ogromna. Było tak w grach pro tych takich jak The Catch i tak dalej, czyli Fishing Sim Wars, tak dobrze mówię? Fishing Sim Wars. Tam były tego rodzaju byki. To jest do dopracowania. To jest ten ogon, który zwisa, o którym gracze wszyscy mówią, że nie mogą na to patrzeć. To jest do dopracowania. To są drobne takie niuanse. Graficznie wygląda to świetnie, chociaż są te palmy plastikowe, niektóre to do dopracowania, ale graficznie naprawdę jest pięknie. Dużo klatek, nawet w 4K ja tutaj mam ogromną ilość klatek. Chodzi jak żyleta ta Tajlandia. Jeżeli zostawią tą walkę, to idą w górę i będą gracze chcieli grać. Inaczej będą grali gracze tak jak w Professional Fishing.
ci sami, grupa 20 graczy na świecie i będą stali w jednym miejscu jak zaklęte. On nawet, żeby miał level 200, jakby był tam, on będzie stał na jednym sumie, łowił całe życie, niczego nie kupi, żadnego dodatku i tak będzie stał. Co dalej? Zobaczymy. Ja swoje, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem, a ten rekin, który leży na plaży i który chciał mnie ugryźć, będę z nim walczył. Wrzucę go do wody później i powiem, teraz spróbujemy tej walki. Zobaczymy, pożyjemy. Z nowości, jaka jeszcze jest, jest kilka. Są dodane chyba 4 nowe karpie. Sprawdzę te karpie, ale na razie interesuje mnie bardzo, ale ta bardzo ta walka. Bo ta walka sprowadziła do tego mnie, że mi się zachciało tą grać jako... Jako gracz, który gra we wszystkie gry wędkarskie, ja uwielbiam Russian Fishing 4 i Fishing Planet, chociaż Fishing Planet mnie drażni z toboją, ale przywykłem jakoś. I ja toczę tam walki. Oczywiście w Russian Fishing 4 denerwuje mnie księgowa i rzucam tą grę często. Wracam do tej gry, do pewnych ryb, bo tam księgowa oszalała scenami. Nie daje się tam zbierać gotówki, a ja nie będę pracował na drugim etacie, żeby kupić wędkę czy kołowrotek. I to jest powód, dlatego nie gram tak dużo. Ale Fishing Planet to wykorzystuje i tam gram, walczę z rybami. Musi być walka z rybami. Tu oczywiście dopracowanie tego wszystkiego jeszcze, te szczegóły takie, nad tym pracować, żeby ta walka, bo ta walka powoduje, że ludzie chcą grać. To, że wyjmie się śledzia w kilka sekund, to zostanie parę dzieci. No i tyle będą grać. No dobra. Sprawy żeśmy omówili, teraz walka. Najmocniejsza moja wędka, pokazuje wam tutaj również całą walkę, od dechy do dechy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Walka nie była łatwa, kombinowałem na wszystkie możliwe sposoby. I o to chodzi, musiałem w odpowiednich momentach robić zacisk, czyli zaciskać hamulec, aby dać radę rybę przyholować trochę do brzegu. Ryba jest dosyć spora na tą wędkę i oczywiście tu też o to chodzi, żeby wyciągnąć mniejsze i większe na te wędki. I kombinacja alpejska, żeby tutaj tą rybę wyrwać. Walka sięgała zenitu. Oczywiście te mniejsze ryby macie na tych mniejszych levelach, akwenach i tam jest to do levelowania i do zarabiania. Tak jest i w Russian Fishing 4, tak jest i Fishing Planet. I tu właśnie o to chodzi. Ja bym teraz skupił się właśnie na, cały czas mówię, na doszlifowaniu tej walki, a później dopiero na skalowaniu i tak dalej. Doszlifować tą walkę, bo to ta walka zrobiła tutaj furorę dosłownie. Tak bym to powiedział. Oczywiście będzie pewna grupa, będzie grupa. Fishing Planet też jest pewna grupa graczy, którzy będą wszystkie ryby łowili. Największe mają te rangi. I stoją, jak wyszła ta Afryka, i od tamtej pory stoją w jednym miejscu koło wodospadu na okoń. Tak. Tak łowią ryby. To już kilka, ile? To z rok czasu, tak? I w tym miejscu stoją cały czas. Tak, to być wędkarze prawdziwej. Tak, jak se chcecie. No dobrze, walka trwa. Stanisław oczywiście robi co może. Zobaczcie, jak kombinuje tutaj hamulcem. I tutaj zależy wygrana od was. Tutaj wy będziecie musieli tym hamulcem odpowiednio zakombinować. Tutaj myślenie, tak żeby nie zerwać, nie uszkodzić tego sprzętu. Teraz ile na tą rybę dostaniemy? Czy ta walka nam się opłaca? Opłaca. I to jest bardzo ważne. Często gęsto w Rusku właśnie jest tak, że toczymy walki gigantyczne, okazuje się, że jak wyjmiemy rybę, to kołowrotek jest uszkodzony do naprawy, a ryba nawet nie sięga na naprawę. Księgowa. Russian Fishing to księgowa. Tam ona jest do zwolnienia i tyle. Inaczej będą grali cały czas sami. Tak, no nie mogą tego zrozumieć. No nie mogą tego zrozumieć. Ci, co pamiętają Russian Fishing 4, ja też grałem go kiedyś, jak wyszedł. To były ceny do przyjęcia. Tak, były ceny do przyjęcia i można było kupić sobie wędkę, kołowrotek, uzbierać i tak dalej. Levelowanie ryb, ilość ryb, to było wszystko do przyjęcia. Teraz już nie. Ale skupmy się na rybie. Tajlandia. Ryba jednak nie odpuszcza. Tu już zaczynam mocno kombinować, bo już jednak walka mnie trochę zmęczyła i myślę o tym, że tak, po pierwsze chciałbym jak najszybciej skończyć walkę, bo nie chciałbym wam robić długiego odcinku, bo robię wam w 4K. Tutaj możecie sobie przestawić, jak nie wiecie, na 4K i zobaczyć, jak ta mapa wygląda w 4K. Dobrze wygląda.
Te palmy kilka, roślinki trochę niektóre plastikowe trzeba tak zdelikatnić się, podmiększyć, puścić trochę cienie jeszcze i będzie mapa majstersztyk prawie. Piękna, duża ryba w wodzie. Woda wygląda wręcz bajecznie. Jak patrzę na tą wodę, od razu myślę, jadę do Kenii kąpać się z rekinami. No ale zostawmy rekiny, jeden leży koło mnie. Ciągle myślę, czy uda mi się wygrać tą walkę, czy nie. Najmocniejszy mój zestaw. Jestem ciągle zainteresowany, jaka wielkość jest ryby. Do tego, jakie są też ryby, dojdziemy jeszcze w innym odcinku, ile tego twórców nie zepsują. Bo niektóre ryby wychodzą lżej, niektóre mocniej. Tak samo jest w Russian Fishing 4. Można na tą samą wędkę i kołowrotek walczyć z tajmieniem i go nie wyciągnąć, i czyczawy czoł, a białugę wyciągnąć, to nową. Na tą samą wędkę, na ten kołowrotek. Tak po prostu jest. Tylko, czy twórcy grali kiedyś w Russian Fishing 4 i Fishing Planet? Dobre pytanie. Jeżeli grali, to powinni wyciągnąć wnioski. Ceny muszą być. Tutaj musi być na co zbierać, ale nie może być przesadzone, bo właśnie Fishing Planet daje się zbierać na ten sprzęt, a w Russian Fishing 4 nie. No nie daje się. Po prostu nie daje się zbierać na ten sprzęt. Tylko garstka da radę uzbierać. Ryba już jest blisko i widzę już szansę. Pływa niedaleko koryfena. Ja myślę o tym rekinie na plaży. Czy dam radę go wepchnąć sam do wody? No będę go ratował. Takie sytuacje się zdarzają. Widziałem nawet w internecie. I to dosyć spory rekin. Uratowali go. Wepchnęli go do wody w końcu. Przeżył. Najpierw go podlewali. No. Wodą rzecz jasna. Nie wódką. Zaczynam iść za rybą. Widzę ją koło brzegu. Już i chwytam. Mam dziada. I zobaczcie, 40 parę kilogramów. I tak powinno być. Jak wyciągałem na początku, jak ta gierka wyszła, 50-kilogramowe sumy i 60-kilogramowe w kilka sekund, to grać mi się w to nie chciało. Grałem, bo grałem. Pokazywałem różne akweny. Tu ona ma potencjał, ale kwestia jest, ja liczę na to, że ten potencjał zostanie wyciągnięty. Ten ogon, który zwisa, o którym gracze piszą już w nieskończoność, żeby go podnieść, bo nie mogą na to patrzeć. To jest jedna rzecz, ale walka musi być taka. Nie można jej zmieniać i zrobić ją, żeby była lekka, bo nikt nie będzie w to grał. Tak to wygląda. Na razie jest super. A co będzie dalej z tą gierką? Poczekamy. Zrobię wam teraz kilka materiałów i będziemy obserwować, bo idzie w to w bardzo dobrą stronę i mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Życzę powodzenia wszystkim i do zobaczenia gdzieś nad wodą.